witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj na polu jestem z Manticorą ponownie, ale nowa ceweczka wjechała, 15-calowa, taka na głębsze cele. Poprawki dzisiaj będą robione na tym polu, po którym chodziłem i na tym polu śmigałem z Xterką, z Equinoxem 800 i 900 i dzisiaj troszeczkę będę tutaj działał, poprawiając to pole. Zobaczymy, co ten wykrywacz z tą cewką tutaj podziała. Jest pierwsza monetka, zaraz ją troszeczkę wyczyścimy. Co to może być? Niestety za ładna to ta moneta nie jest. Ale widzieliście, jak szybko wpadła monetka. Zrobiłem może 10 metrów. No niestety taki wycieruch. Mamy monetkę. Monetka jakaś, ale wycieruch, patrzcie. No niestety. Ale wykopie się kilka wycieruchów i będą jakieś inne, może fajniejsze. Po grubości nie wiem, co to może być. Może krajcar, może kopiejka jakaś. Patrzcie, kuleczka owiana z takim grzybkiem, czyli to się obcinało i była kulka do broni czarnoprochowej. Jest i moneta. Zobaczymy, co to wyszło. Ściągnę rękawiczkę, bo jest malutka. No nie wiem, czy to baratyna właśnie. Chyba raczej nie. Za duża. Za duża. Momencik. Mam tu wodę. Namoczę ją i przetrę na mokro. O, dziękuję Listek za miłe słowa. Oto chyba będzie jeden haler. Tak mi się wydaje. No, baratyna jakaś. W jednym dołku były dwie po prostu. Proszę bardzo. Baratyna. Od razu widać. Chyba plomba jakaś będzie. Tak czuję. Tutaj coś mamy. No to chyba coś nowszego będzie. Nie wiem, czy to spinka od mankietu. Thank you.
tutaj coś. Monetka czy guzik? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Chyba guzik, kalesoniak. O, jest monetka. Leży. Leży i czeka, ale wycieruch, patrzcie, straszny. Jest. Mam to w dłoni. Chyba moneta jest, patrzcie tutaj. Jest monetka, dobra, kreta odłożę. Kreta odłożę, wezmę szczoteczkę. Dziękuję za kawusie, Maciek. Maciek, podajcie na pole, bo monety, widzisz, wyskakują. A ja mam małą moneciarkę. Jest monetka. O, chyba Stanisław August Poniatowski. No, grosz Poniatowskiego chyba jest, proszę Państwa. Nie chcę szurować. Nie chcę szurować, ale mamy grosz Poniatowskiego. Jest i pierwszy czubeczek ołowiany. Patrzcie, jest kuleczka z czarnoprochowca. Taka łyżeczka wyszła. Kończę dzisiejsze poszukiwania i powolutku zawijam do domu. Zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci oraz złom z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. I tym razem troszeczkę tego wyszło. Na tym polu były robione poprawki i to pole od jesieni, że tak powiem, nie było orane, więc jeszcze sporo mantikora tych fancików, jak widzicie, wyciągnęła. Zaczynamy od góry. Tutaj jakieś sztućce, widelec, łyżeczka, klucz nasadowy, końcówka, trzynastka, łuseczki, widzicie, w różnych stanach, karabinowe i coś takiego malutkiego, czubeczek ołowiany, tutaj dwie takie koninki, kawałek ołowiu, guziczek, kalesoniak, tutaj pięć monet nieczytelnych, medalik taki, tutaj półprodukty kuleczek od czarnoprochowców, tu dwie kuleczki z czarnoprochowca, naparstek, guzik, Rosja carska, piechota, plomba cara Mikołaja, nawet fajna ta plombka jest, kolejna już z tego pola, polski guzik, ale niestety orzełek nie posiada korony, czyli PRL będzie, dwugroszówka z drugiej RP, ale rocznik nieczytelny. Mamy 6 boratynek, tutaj jeden haler, taka malutka spinka od mankietu, kawałek jakiegoś srebrnego pierścionka, dwie monety z okresu Królestwa Kongresowego, 5 groszy, proszę bardzo, nawet ładny stan, i tutaj 10-groszówka, ale strasznie zaklejona, na razie jej nie czyszczę. I na sam koniec grosz Poniatowskiego, ale stan, jak widzicie, taki niezbyt idealny, ale szczegóły w miarę widać na tej monetce. Widzieliście w międzyczasie, że padła mi bateria. Dodatkowe dwie baterie, które dokupiłem do GoPro nowego, pojechały już na gwarancję, żeby to działało i żeby te filmy normalnie można było nagrywać. Musi być dobry sprzęcik, więc baterie zwrócone zostały do sklepu. A kto oczywiście był na live'ie na TikToku, to wszystko widział na żywo, jak to się kopało podczas tego całego dnia na polu. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do Was. Cześć!